samo jak ty. Miasto moje babki, najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Warszawski dzień. Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi jest dobrą okazją, żeby w gronie specjalistów i praktyków przyjrzeć się potrzebom osób iniekcyjnie używających narkotyków. Przyczynkiem do dyskusji jest także publikacja europejskich wytycznych opublikowanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. 92% of people in the world who inject drugs and could benefit from opioid substitution therapy don't get it. I think there are vast numbers of reasons for this, and sometimes it's policy, sometimes it's dogma, sometimes it's a kind of historical thing. But for large numbers of people in the world who would benefit from opioid substitution therapy, they don't have access. 92% of people, injecting drug users, lack clean needles. So most people, the vast majority of people in the world who inject drugs, don't have regular access to sterile injecting equipment. The scale and coverage is deeply, deeply inadequate. So even in countries where it exists technically, frequently, the scale and the quality and the coverage is so poor that really it has not the kind of effect or impact that we would be seeking. And half of all countries in need have no needle and syringe programs at all. We say that it is a likely good coverage if about half of the population of your opioid users is receiving treatment. And you see on this slide, Poland is currently has increased the coverage, but it is around below 10% at the moment. My podajemy trochę inne dane z tym takim zastrzeżeniem, że wcale nie jesteśmy z tych danych zadowoleni czy dumni. Otóż ostatnie estymacje, oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków, użytkowników opiatów dokonane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, przez doktora Janusza Sierosławskiego, mówi o tym, że ta grupa osób bardzo wyraźnie się zmniejszyła. To jest między 11 a 20 tysięcy osób. To jest znaczny spadek w porównaniu z poprzednimi estymacjami, gdzie to sięgało 30 tysięcy osób. Gdybyśmy przyjęli taką wartość środkową, 15 tysięcy, to wychodziłoby, że w tej chwili 15% osób ma dostęp do leczenia substytucyjnego. Najbardziej prawdopodobny jest to spadek popularności używania iniekcyjnego narkotyków, związany przede wszystkim ze zmniejszeniem popularności używania opiatów. Pacjentów, którzy trafiają do placówek leczniczych z rozpoznaniem uzależnienia od opiatów, w tej chwili jest kilkanaście procent. Widać, że ilość pacjentów uzależnionych od opiatów w placówkach w niektórych regionach Polski spadła do zera. Te osoby nie trafiają w zasadzie już do programów tego typu. Dlaczego nie trafiają? Możemy mieć różne odpowiedzi. Jeden z nich jest taki, że ta grupa ludzi jest tą populacją starzejącą się, że coraz mniej młodych ludzi, jeśli w niektórych rejonach wcale, nie sięga po używanie opiatów, nie sięga po używanie dożylne. Ta scena narkotykowa się zmieniła mniej więcej w 2005 roku. Ja sobie myślę, że za jakieś 5-6 lat będziemy mieli pokłosie tej populacji, która wtedy zaczęła brać, a do której nasze działania nie były skierowane albo wręcz oni uznawali, że nie są potrzebne. My się zajęliśmy tak trochę tymi w cudzysłowie dinozaurami,
które jeszcze tak, ludźmi, którzy przebywali na bajzlach, ludzi, którzy wtedy brali, byli w jakimś momencie swojego uzależnienia i faktycznie jest tak, że gdzieś tam ich jest mniej z różnych powodów, bo poumierali, bo korzystają z tej oferty, która była, a ludzie nowi, tak, też w cudzysłowie, do nas nie trafiają, no bo oni nie uważają się też za jakiegoś, nie wiem, kompociarza, czy dożywnego użytkownika w jakiejś fazie degradacji. To są ludzie, którzy pracują, mają jeszcze pieniądze na te narkotyki. Też heroina podrożała, tak więc to też jest tak, że mamy teraz sytuację taką, że nie każdy sobie może na heroinę pozwolić. Więc ja myślę, że my teraz troszeczkę nam ci użytkownicy nowi utrą nosa, bo my ich nie znamy i tak naprawdę trafimy, zamiast zapobiegać, to my wyjdziemy im naprzeciw, kiedy oni znowu trafią na ulicę, tak? W Polsce, tak zresztą jak w innych krajach europejskich, spada ilość użytkowników opiatów. Natomiast to nie znaczy, że spada ilość użytkowników wstrzykujących substancje psychoaktywne, dlatego że wiele osób, ponieważ opiaty są drogie, tak, heroina jest droga, jest trudno dostępna, przerzuca się na inne substancje i te substancje cały czas wstrzykuje. Także taka dyskusja, że temu nam spada ilość wymiany igieł strzykawek, bo nie mamy opiatowców, jest znowu bardzo niepełna, dlatego że wiele osób zastępuje to inną substancją, którą także wstrzykuje. Pokłosiem tej całej dopalaczowej historii i używania dopalaczy jako legalnych środków, w momencie kiedy one zostały zdelegalizowane, stało się w niespotykaną dotychczas skalę używanie substancji z leków aptecznych, nie na receptę. I tutaj ogniskuje się najwięcej problemów. In the context of economic depression, funds are not actually a problem. Because if there was a problem with funding, then the reduction of services, including the needle and syringe exchange services, may not be a good basis. And an epidemic could happen at any time. I dyskusja wokół wymiany igieł strzykawek mnie się wydaje ciekawa, dlatego że bardzo często wymiana igieł strzykawek jest tak jakby takim jednym z wielu, wielu czynników tego, co się musi zadziać, żeby program był atrakcyjny dla użytkownika. Co to znaczy? Na przykład porady legalne, prawne. W naszej sytuacji, kiedy mamy tak restrykcyjne prawo, wielu użytkowników ma po prostu problem z prawem, więc połączenie i takiej opieki socjalnej, czegoś, co się nazywa case management na zachodzie, i właśnie porad prawnych, i wtedy zapewnienie wymiany igieł i strzykawek, i pomoc w wynegocjowaniu dobrego sposobu terapii, to są wszystko te kawałki, którymi myślę, że czas najwyższy zacząć się przyglądać i starać się wprowadzać je u nas. Więc te nasze działania dla nich są nieatrakcyjne, więc tutaj ja myślę, że jest potrzeba zmian naszych w mentalności i też rozszerzanie serwisów pomocowych, w ogóle serwisów pomocowych. Tutaj myślę, że już nie skupiamy się czy drug free, czy redukcja szkód, bo to też są trochę takie hasła, które nas szufladkują. Ja sobie myślę, żeby najlepiej stworzyć coś zintegrowanego. Już o tym, nie wiem, czy ja, czy w ogóle rozmawia się o tym od wielu lat, ale to się nie zmienia, tak? Bo każdy ma trochę swoje, moje jest lepsze. To już gdzieś tam jako ludzie tak mamy, a to też odbiera argumentów do debaty i do wspólnego działania, więc ja myślę, że ja bym chciał, nie żebyśmy nie dążyli tak za Anglią czy resztą Europy, tylko żebyśmy my wypracowali system zintegrowanej pomocy, żebyśmy połączyli siły, bo potencjał mamy, tylko musimy zacząć działać razem i naprawdę na rzecz tego podopiecznego, a nie tak jak nam się wydaje. My mamy problem taki trochę wielowarstwowy. Pierwszy jest taki, że bardzo niewiele osób w Polsce testuje się na HIV. Jeżeli porównamy się do reszty Europy, to okazuje się, że u nas średnio testuje się 5 osób na 1000, a średnia europejska to jest 20 osób na 1000, a na przykład kraje, które mają najwyższy wskaźnik testów, na przykład Belgia i Francja, to tutaj mówimy o 70-60 osobach na 1000. Także jest to znaczna różnica. Teraz jak już ktoś się przetestuje i okazuje się, że jest zakażony na wirus HIV, tak, z tej małej grupy, to potem okazuje się, że 70% tych informacji spływa do Polskiego Zakładu Higieny niepełnych. To znaczy, że w 70% przypadków nie wiemy, jaka była droga zakażenia. Także to są dwie podstawowe, niezbędne kawałki do tego, żeby można było mówić o skutecznej, tak, zamierzonej polityce prewencyjnej. No jeżeli nie wiemy, kto się zakaża, a jak już się zakazi, to też nie wiemy dlaczego, no to mamy tutaj duży kłopot i myślę, że temu dużo warto się przyjrzeć. Temat nurtujący nas
to jest, dlaczego mamy tak dużą liczbę braków danych. Wydaje się, że to jest po prostu słabość systemu, jak pokazywała Marta, tam gdzie jest przeprowadzany wywiad, to w zasadzie te dane udaje się uzyskać za każdym razem. Natomiast w wielu przypadkach, w badaniach w kierunku HIV, które się robi w Polsce, no ten wywiad nie jest przeprowadzany. To jest odsetek użytkowników narkotyków drogą dożylną, którzy co najmniej raz wstrzyknęli w ciągu 12 miesięcy ostatnich, czyli takich, powiedzmy, co są aktywnymi użytkownikami narkotyków, którzy w ciągu tych 12 miesięcy co najmniej raz dzielili się igłą lub strzykawką z inną osobą. Tu też jest wysoki wskaźnik, że ze wspólnych strzykawek i igieł korzysta 44% wśród badanych i w UZWC występują co piątego badanego. Basically the virus has been introduced in the population and injecting drug use is the most efficient way of spreading the virus very quickly among a bigger group of people if you have syringe sharing. Just I'm not entirely sure that reducing needle and syringe programs is an effective response to a reduction in injecting behavior, even if there is an incidence of injecting behavior, in that if you provide plentiful supplies of clean needles and syringes, it doesn't necessarily mean that people will immediately rush out and use them. At least if they're available, they can use them if they need them, but they don't necessarily have to. So I'm just a little bit worried about the idea that you would, you know, reduce needle and syringe programs on the understanding that there was less injecting behavior, because there, I don't know, I'm not sure that we have that kind of information. W konferencji oraz po konferencyjnych konsultacjach łącznie wzięło udział ponad 100 polskich ekspertów z różnych instytucji i dziedzin, którzy stykają się w swojej pracy z iniekcyjnymi użytkownikami narkotyków. Byli to m.in. terapeuci uzależnień, pracownicy programów redukcji szkód, instytucji państwowych, takich jak policji, pracownicy naukowi. Bazując na europejskich wytycznych, opracowaliśmy rekomendacje związane z polskim kontekstem i z polskimi realiami. Pierwszą istotną rekomendacją jest szeroko pojęta promocja zdrowia, czyli promocja bezpieczniejszych zachowań związanych z iniekcjami i ze zdrowiem seksualnym. Dotyczy to programów edukacyjnych, w tym programów w szkołach, kampanii i promocji wiedzy opartej na rzetelnych opracowaniach. Drugą rekomendacją jest powszechny i darmowy dostęp do diagnostyki zakażeń HIV, HCV oraz innych chorób zakaźnych. W przypadku zakażeń HIV niezwykle istotne jest badanie potencjalnej drogi zakażenia. Kolejną rzeczą są szczepienia. Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, należy podkreślić potrzebę szerokiego dostępu do szczepień dla osób iniekcyjnie używających narkotyków, w tym również pracowników organizacji, instytucji pracujących z użytkownikami. Europejska rekomendacja dotycząca leczenia zakażeń w polskim kontekście została poszerzona o taką rekomendację, by leczenie to było dostępne także dla osób, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla czynnych użytkowników iniekcyjnych. Istotne jest, by to leczenie było częścią kompleksowego systemu, bo w jednej i tej samej placówce pacjent mógł korzystać z leczenia, terapii i poradnictwa. Kolejną rzeczą jest dostęp do sprzętu do iniekcji. Potrzebne jest dofinansowanie programów redukcji szkód, które mają w swojej ofercie wymianę igieł i strzykawek, a także dostęp do darmowego sprzętu w aptekach i innych materiałów potrzebnych do iniekcji. Dotyczy to również automatów ze sprzętem do iniekcji, które mogłyby się mieścić w różnych miejscach, między innymi w ośrodkach stacjonarnych, w zakładach karnych, w programach substytucyjnych. Dodatkową rzeczą są działania zapobiegające przedawkowaniom, czyli umożliwienie dostępu do naloksonu.
Taka poszerzona oferta redukcji szkód powinna być częścią kompleksowego systemu leczenia, w skład którego powinna wchodzić poza redukcją szkód i terapią także pomoc prawna, socjalna, psychologiczna i medyczna. Jeśli chodzi o samą substytucję, bardzo ważne, by leki dostępne były na receptę, którą można zrealizować w każdej aptece, oraz by lista leków substytucyjnych została wydłużona. Dodatkowo, biorąc pod uwagę naszą sytuację, konieczne jest zapewnienie ciągłej możliwości rozwoju zawodowego dla terapeutów i pracowników, chodzi też o działania edukacyjne dla pracowników służby zdrowia. Elementem przewijającym się na każdym etapie naszej pracy była potrzeba zmiany prawa narkotykowego w Polsce, czyli dekryminalizacji posiadania. Konieczną i bardzo ważną rzeczą jest również jest dostęp do darmowej pomocy socjalnej i prawnej dla osób uzależnionych. Pełna lista rekomendacji, które powstały podczas konferencji, dostępna jest po konferencyjnym dokumencie.